dobry, witajcie, z tej strony Marta z Drop of Sunshine i dzisiaj mam przyjemność zaprezentować Wam mój wianuszek z kolekcji Frosty Sparkling, mroźne iskrzenie. Hello my friends, this is Marta from Drop of Sunshine and today I will be creating some home decor piece in the shape of the wreath and I will be using this Frosty Sparkling, this is the latest winter collection from Craft O'Clock. Przygotowałam sobie tutaj największy papierek z bloczka 30x30 cm. Mam też gotowe elementy. Zobaczcie, ile tych elementów jest. My friends, I have this 12x12, the biggest paper from the biggest pad and this elements to die cut. Look how many of them there is. I'm also having some handmade flowers and I'm showing you a piece of Ifua Miran because I was thinking of creating the flowers itself as well. But the elements, they're so rich and there is such an abundance of these elements that I never even touched the foam iron because I had more than enough. Kochani, mam jeszcze wstążki i pokazywałam Wam przez chwilę kawałek foam iranu. Miałam sobie zrobić kwiatuszki, ale tych elementów było jest naprawdę dużo w tej kolekcji, że wystarczyły mi one w zupełności i wcale nie czułam żadnej potrzeby, żeby sięgać po cokolwiek innego. I have this piece of a cardboard which is backing paper from the drawing pad and I am just drawing myself a circle just using this foam tape as a guide to create myself a circular frame. Mam tutaj kawałek tekturki, jest to tylnia strona bloczka takiego szkicownika, który już zużyłam, a zawsze te tekturki trzymam, bo przydają się właśnie w takich celach. Odrysowałam sobie rolkę dwustronnej taśmy takiej piankowej, tak jako po prostu przewodnik i teraz obrysowuję sobie właśnie, tworzę sobie taką okrągłą ramkę, która ma mniej więcej około 2 cm, niecałe 1,5 cm szerokości. Wycinam sobie teraz tą moją ramkę i wycinając środek dbam o to, żeby nie uszkodzić tego, tej środkowej części, ponieważ będę z niej wycinać również drugie kółeczko, dlatego też tak ostrożnie staram się ten środek po prostu wyciąć, żeby go nie zniszczyć. I am cutting myself a frame and while I'm doing that, I am making sure that I won't destroy this inside piece as well, because I will be needing it to create myself another smaller frame. Later on. I am also having this piece of the wadding which I am cutting into the strips and this will help me to cushion my frame so it's not gonna have these sharp edges but it will be like a nicely soft look, like a almost like a cushioning furnishing. Like a piece of the upholstery. Mam tutaj takie wypełnienie do kurtek, do różnych materiałów. Kupiłam kiedyś właśnie taki kawałek i bardzo lubię go używać, tnę go na takie paseczki i w ten sposób podbiję sobie moją ramkę i będzie ona miała taki bardziej poduszeczkowy look, nie będzie widać tych właśnie ostrych brzegów od tekturki, ponieważ zamierzam owinąć całość wstążką. Once I have my wedding glue to my frame, I will be using this narrower ribbon which I was showing you at the beginning of this tutorial and I will cover the entire frame with the help of the ribbon. Jak już sobie to wykleję, te moje paseczki, widzicie, przyklejam sobie właśnie tą taśmę rolkową. Możecie to zrobić przy pomocy kosteczek dystansowych również, ale naprawdę polecam Wam wycieczkę do sklepu budowlanego i poszukanie rolek właśnie takiej dwustronnej pianki do uszczelnienia okien, ponieważ są one naprawdę bardzo no, ekonomiczne w użyciu i sprawdzają się równie dobrze. Także przykleiłam sobie najpierw tą piankę, doklejam teraz tą moją wyściółkę i tworzy mi się coś w rodzaju takiej właśnie miękkiej poduszeczki i będę to owijać wstążką po to, żeby zakryć właśnie ten materiał, a jednocześnie mieć takie fajne poduszeczkowe wykończenie dla mojego wianuszka.
I am covering the entire frame with the ribbon, and just to let you know, this frame, it has 11.5 inch, which is roughly around 29 centimeters, but you could create the same pattern in any shape and any size you wish. Przykrywam sobie tutaj całą ramkę wstążką i chciałam wam powiedzieć, że ta największa ramka ma 29 cm, ale tak naprawdę możecie ją wykonać w dowolnym kształcie i w dowolnym rozmiarze. Wszystko zależy od waszej wyobraźni i waszej potrzeby projektu i naprawdę polecam wam takie ramki, bo one wyglądają bardzo elegancko. Będę sobie ją przyklejać teraz do mojego papierka przy pomocy kleju na gorąco. Wybieram sobie tylko to miejsce, w którym najbardziej mi się ten wzór podoba i chciałabym go uwidocznić, i klejem na gorąco po prostu sobie przykleję, a potem nożyczkami już obetnę pozostałą część papieru. I will be mounting my frame with the help of the glue gun, and once I have it ready, then I will cut the rest of the paper outside the circle with the scissors. And as a finished touch for my frame, I've decided to use a piece of the twisted cord just to add it even more elegance, and I am adding it to the both sides of the frame with the hot glue. Przyklejam sobie taki skręcony sznureczek, on jest taki lekko atłasowy właśnie wykończenie i będę go przyklejać po obu stronach tej ramki po to, żeby jeszcze dodatkowo ją wykończyć i nadać jeszcze takiego elegantszego właśnie wyglądu całości tej mojej pracy. And now I am creating myself a smaller frame, and I am using the leftover piece of the cardboard from the previous frame. This smaller one will have 17 centimeters, and as you can see, I have a little guest designer in my studio today, but I'll have to finish the project, so I hope you don't mind that I'm having a little helper today. Tworzę sobie mniejsze kółeczko i jak możecie zauważyć, mam dzisiaj tutaj gościnnie, kooperacyjnie małego pomocnika, no ale muszę nagrać to wideo. Myślałam, że zrobię drugą ramkę z pozostałej części tekturki, ale już nie miałam odpowiedniego rozmiaru, także kilkakrotnie już wycinałam wideo, więc mówię, ach, już ten kawałek zostawię, mam nadzieję, że nie będziecie mieli mi za złe. No ale tak czasem właśnie wygląda moje tworzenie. Wykańczam tą ramkę w dokładnie taki sam sposób, jak i poprzednią, czyli korzystam właśnie z gąbeczki i z tej watoliny takiej wyściółki i również w ten sam sposób owinę wszystko wstążką. I will be finishing the frame in exactly the same style as I did with the previous one, which will be a double-sided foam tape, then the piece of the wadding, and cover everything with the ribbon.
And I must tell you, gluing this string on the both side of the frame, it really, really add that super elegant look. And I love to create this type of the embellishment for my card projects. Doklejenie sznureczka z obu stron tej ramki naprawdę dało takiego eleganckiego wyglądu całej pracy i bardzo lubię w ten sposób właśnie wykańczać moje projekty. And once I glue the smaller frame in the circle, I will back it up before adding it. I will back it up with the piece of design paper from the smallest pad, which is 15 by 15 centimeters or 6 by 6 inches. Zanim sobie przykleję to mniejsze kółeczko, wybrałam sobie papier ozdobny z najmniejszego bloczka i zobaczcie, jakie fajne bombeczki tutaj są. And I think this pattern paper just match here perfectly. Myślę, że ten najmniejszy papierek po prostu idealnie mi tutaj się wpasowuje i kolorystycznie, i z wzorem w całość mojego projektu. I przyklejam sobie teraz klejem na gorąco, właśnie najpierw dokleję sobie papierek i obetnę sobie brzegi, a potem przykleję go w środek mojej ramki. And firstly I will glue the piece of a design paper, cut off the excess of the paper, and then I will attach it in the center of my wreath. And this piece, this frame is large enough that you could still attach the family photo inside of your wreath to customize it even more, or leave it plain as it is, because this background paper, it's really, really lovely. W środeczku to kółeczko jest na tyle duże, że można tam jeszcze wkleić na przykład rodzinne zdjęcie świąteczne, żeby jeszcze bardziej tutaj spersonalizować tą pracę, ale ten wzór z bombeczkami naprawdę wygląda rewelacyjnie i fajnie się wkomponuje właśnie w całość tego mojego wianuszka. And as you can see, I have a tons, a really, really tons. I only cut three pieces of the elements to cut. There is a three sheets in the collection, but I have a tons. I really, really have a tons. And as I mentioned before, I was thinking of adding some foamiran flowers or other embellishments to my wreath, but there was so many little designs that I really didn't need anything else. Zobaczcie sobie, ile elementów. Ja wycięłam tylko te trzy arkusze, bo są trzy różne arkusze z dodatkami do kolekcji i naprawdę tego jest tona. I tak jak myślałam na początku, żeby zrobić jeszcze jakieś kwiatuszki z foamiranu, jakieś inne ozdoby, to nie korzystałam nawet z tego, bo tyle piękności i cudowności w tych dodatkach jest, że po prostu niczego więcej mi nie było trzeba. Skorzystałam tylko z tych kilku papierowych kwiatów, które sobie stworzyłam sama wcześniej, po to, żeby mieć takie też troszeczkę bardziej objętościowe projekty. Natomiast pozostałe elementy, pozostałą kompozycję wypełnią mi te elementy do wycięcia. I teraz powolutku będę sobie tutaj wszystko jeszcze mam kilka tych jagódek właśnie białych i to całość praktycznie mojej kompozycji. I zanim jeszcze będę przyklejać elementy, to dodaję sobie kawałek tego sisalu, tego sianka florystycznego, po to, żeby mieć takie miękcejsze podłoże i fajniej się te elementy właśnie przyklejają i komponują na takim właśnie sianku. And before I will start attaching my elements, I am just quickly making a dry run just to check if I'm happy with the composition. And underneath the element I will also use a piece of the florist sisal just to back up my composition, and I think it's just looking nice, and this sisal is just the filler which also provides additional cushioning for attaching the elements. I na szybciutko sobie tylko na sucho przymierzyłam mniej więcej tak, jakbym chciała, dokąd chciałabym, aby moja kompozycja sięgała i jakie elementy. I zaraz wszystko przy pomocy kleju na gorąco będę sobie tutaj doklejać.
And as a final touch, I am creating a little loop from the same ribbon, which will allow me to hang my decoration on the wall above the fireplace. And I am securing it with the hot glue gun. And then I will add a teeny tiny flower to the back just to cover the place where I was sticking the ribbon. And then up front, I will use the wider ribbon. This is a 2 inches or 5 centimeters wide ribbon to create the bow as this final statement for my wreath. Wykonałam sobie teraz małą taką zawieszkę, przykleiłam z tyłu z kawałka wstążki i zasłoniłam ją jednym kwiatuszkiem i teraz właśnie przygotowuję sobie kokardę na wykończenie mojego wianuszka. Myślałam, żeby zrobić podwójną albo może z takimi wystającymi kawałkami, ale zdecydowałam się na prostą kokardę ze wstążki, która ma 5 cm szerokości i w środku jeszcze przykleję sobie koralik i to będzie już wykończenie mojego wianuszka. So I am hoping that you enjoy my today's video tutorial and you will decide to create some home decor project yourself, and let me know in the comment section below what's your favorite Christmas decoration ornaments. Are you creating them themselves, and what are you doing? Are you creating some bubbles or some wall decoration? What kind of decoration you prefer to make? I'll could get some inspiration from you as well. Mam nadzieję, że mój projekt Wam się spodobał i zainspirował Was do stworzenia jakiejś dekoracji, a jeśli sami tworzycie właśnie świąteczne ozdoby, dajcie znać w komentarzu, co tworzycie, co najbardziej lubicie robić, jakie ozdoby świąteczne. Także czekam na Wasze komentarze. Dziękuję Wam bardzo, że tutaj ze mną byliście. Pozdrawiam Was i do zobaczenia. Pa, pa! Thank you so much, my friends. Have a lovely day. Stay blessed. Bye, bye!